Dzień dobry kochani, z tej strony Estera, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ogólnie nie miałam zamiaru, słyszeliście, róża psika, bo jest przeziębiona. Już trzeci dzień, jest troszkę chora, ale dzisiaj jest już jej lepiej i mam nadzieję, że jutro już będzie całkiem okej. Nie miałam zamiaru dzisiaj nagrywać, bo dość kiepsko się czuję, bo właśnie nie spałam za bardzo w nocy, bo róża miała kata, który ją ciągle budził i nie mogła oddychać. I w sumie nie spałam od trzeciej do chyba ósmej, bo jak Dawid wychodził do szkoły, to jeszcze nie spałam, a jak Bartek wychodził, to już spałam, bo tego już nie pamiętam. I przespałam się jeszcze jakieś 2 godzinki, już wstałam, bo też szkoda mi było czasu na gnicie w łóżku. I taka jestem jakaś zamulona, kiepsko się czuję, dlatego jestem przed okresem i jestem tak spuchnięta, że czuję, że po prostu eksploduję niedługo. Cały dzień dzisiaj jem, w ogóle mam na coś ochotę, a nie wiem na co i wiecie zresztą, wy kobiety wiecie zresztą jak to jest. Zaczynam nagrywać dość późno dzisiaj i teraz tylko ogarnę sobie tak szybko naczynia, trochę posprzątam w domu i będziemy wychodzić razem na zakupy. Zobaczcie, wyszłyśmy w kurtkach jeansowych, a wyszło teraz przepiękne słońce, tylko że tam znowu jakaś taka ciemna chmura idzie. I nie wiem, czy będzie padać, czy nie. Najwyżej już jest mi wszystko jedno. Ostatnio tyle czasu siedziałam w domu, że po prostu mam dość i musiałam wyjść. Po prostu musiałam dzisiaj wyjść. Chociaż na takie małe zakupki się przejść. Dzisiaj zaczniemy sobie od Lidla. Precla chcesz? Czy mogę? Ale co ty tu chciałaś? Pączka? Nie, pączka nie. Możesz dostać precelka? Nie, kochanie. Nie. Chcesz takiego precla? Nie. Okej. Okay. Nie dostaniesz pączka, bo pączek jest za słodki. Pokaż, bo... Oj, będzie trzeba chusteczki chyba też kupować. Zobaczcie, jakie fajne roślinki. Bardzo mi się podobają. 6 sztuk za 6 funtów tylko. Nie mam pojęcia, jakie kupić. Chyba to wezmę. Ostatnio kupiłam tutaj róże, takie różowe klapki, ale widzę, że już są wykupione. Zobaczcie to, jakie fajne dla chłopca, chociaż niekoniecznie, ale są śliczne. Bardzo mi się podobają takie kolory. To takie sobie. Ach nie, zobaczcie, tutaj są te malutkie rozmiarki. Ale właśnie już chyba tych żółtych nie ma. W jej rozmiarze. Nie, nie ma niestety. Szkoda, bo bym wzięła jeszcze jedną parę. One kosztują 4,99 tylko. I te duże właśnie też, te większe rozmiary. Słucham, kochanie. O, patrzcie, ręczniki. Czekaj, mama tu sobie musi pooglądać, bo tu są fajne rzeczy. Skarpetki. A tutaj są różowe. Jakieś takie duże to wszystko. O. Bierzemy. Tylko nie widzę, jakie są obrazki. Jakie tu są obrazki? Coś tam jest, w domu zobaczę. 3 funty kosztują, także jest cena super. Dobra, jedziemy dalej. Co to jest? Ale fajne. Ale super. Może ja bym jej takie coś kupiła, chociaż ona tyle tych zabawek ma. Co, kochanie? Co ty byś chciała tutaj? Czy możesz co? Misie. Jakie misie? Ale ty nie lubisz tej bajki chyba, nie znasz tej bajki. Misie. Zobaczcie, jak się usmarowała. No, trzymaj misia. Tylko nie uwróć. Ach, jeszcze więcej misiów. Nie, róża, proszę cię. I takiego nie kupię. Róża, może takie coś ja bym ci kupiła? Chcesz takie coś? Tak. Dobrze. Mama? O, właśnie. To się bardziej przyda. Będziesz się rozwijać artystycznie. Dobra, jedziemy dalej. Widzę, że są dzbanki z filtrem. Zobaczcie,
zobaczcie, a tutaj są jeszcze takie rzeczy ogrodnicze. Chociaż powiem wam, że zapał do urządzania ogrodu to mi przeszedł totalnie przez tą pogodę. O, mój grill. Ale nie ma obniżonej ceny. Aha, muszę wam powiedzieć, że ten grill jest beznadziejny. Nie grill, tylko ognisko jest beznadziejne i strasznie rdzewieje. Później wam pokażę. Po prostu wygląda tak, że już jest do wymiany po prostu. Coś strasznego. Ja jeszcze sobie tutaj skoczę po jakiś ser. Kolejny przystanek BM. Ja ogólnie muszę kupić, w sumie kurczę, mogłam do Honda więc podjechać, bo ja muszę kupić pastę do zębów, mydło i co jeszcze? A, i praskę do czosnku, no właśnie. Dojrzałam do tego, żeby kupić praskę do czosnku. Nabijam się oczywiście, ale już... A, akurat ktoś mówi. O, zobaczcie. A ja sobie wezmę takie. Super. Nawet do ziemniaczków. O nie, słuchajcie, przejeżdżam i tak sobie myślę, żeby tylko Róża nie zauważyła. Róża, i kto to jajo będzie niósł? Gdzie ja będę to jajo niosła? Takie wielkie. Ja wiem, że ty chcesz. Chodź, ja ci obetrę trochę. O, już się zaczyna. Koncert życzeń. Daj tego dzioba brudnego. Jaką Pepę? Ach, taką Pepę chcesz? Nie, Róża, jeden prezent starczy. Następnym razem dostaniesz. Kochanie, następnym razem dostaniesz Pepę, tak? Tym bardziej, że ty masz przecież prawie, że identyczną. No. Nie, nie, nie. Na następnych zakupach. Chcę Pepę, chcę pająk. I cibici pająk. Wy musicie tego posłuchać. Połowę po angielsku, połowę po angielsku. Nie no, jaja. Śpiewaj. Zobaczcie, jakie przeceny. 3 funty tylko. Muszę z Dawidem przyjść. Ten jest bardzo ładny. Ten jest cudny. Prześliczny. Dobra, jedziemy teraz tak. Ja z tą praską żartowałam, że dojrzałam. Ja po prostu ciągle zapominałam o niej, wiecie? To żeby teraz nie zapomnieć, to pojadę sobie od razu do tego działu z kuchennymi rzeczami. To jest fajne, zobaczcie. To się tutaj przyczepia do półki. Wsuwa się i super można miejsce zaoszczędzić. Tylko, że ja ostatnio właśnie kupiłam u Oli i Irka taki inny stojak, więc nie będę już go teraz brała. Fajne szklanki. Gdyby były całe przezroczyste, to byłoby super. Dobra, szukamy tej praski. Gdzie ta praska jest? Ach właśnie, bo ja kiedyś szukałam praski. O, tutaj jest. Cudownie. Ja kiedyś szukałam praski w Homburg, więc i nie było. Ja sobie tutaj to położę, bo będzie mi to ciężko trzymać. Zobaczcie, jaka już mega cena. 125 funtów tylko. Super, tylko że szkoda, że to jest takie naprawdę malutkie. To jest bardzo małe. Tutaj to tak dwie szczupłe osoby wejdą. Jak ktoś ma trochę więcej kilogramów, to już naprawdę nie polecam. Lipa trochę. O, to 85. Wiecie co, ja biorę to, bo mi się zrobił w tym miejscu w toalecie, gdzie już jest woda po prostu. Tak głęboko zrobił mi się ohydny kamień i nie wiem, jak mam go usunąć. Więc spróbuję tym. Niestety muszę jeszcze skoczyć do Aldi. Miałam takie uczucie, że zapomniałam czegoś kupić i przypomniało mi się, że woda mi się skończyła. Jakie chęć ty chcesz? Bo ja totalnie nie wiem, o co ci chodzi. Chęć. Jakie chęć? To nie ma żadnych chęć. A ja tego mydła na końcu nie kupiłam. Dobrze, dobrze, że mnie tu zatrzymałaś. Spójrzcie tylko na to. To wygląda jak herbata. I tutaj jest majeranek, bazylia, oregano, tymianek i liście laurowe. Ja sobie to chyba wezmę tak na próbę. Wow, ale super! Mucha nam tu lata. Powiedz, co się mówi do muchy, żeby poleciała sobie? Sio! Sio, mucho! Ale fajnie, co? A spróbuj w tym miejscu. Zobaczymy, czy też taki kolorek będzie, czy inny. Tak, kolor. Tak, kolor. Wow.
Ekstra. No to słuchajcie, mam dziecko z głowy na jakiś czas, że tak powiem. Mogę sobie spokojnie zakupy rozpakować. Bardzo gorąco się zrobiło. Słońce mocno świeci, fajnie, w końcu. I myślę, że będę musiała ten słonecznik chyba jakoś podeprzeć, bo od tych wiatrów i deszczu strasznie mi się wykrzywił. A w ogóle te słoneczniki posadziłam zbyt ciasno, zbyt blisko siebie są. No ale już trudno. I zobaczcie, co do mięty, to mieliście absolutną rację. Mięta jest jak chwast i rzeczywiście zarasta wszystko. Ale niech sobie na razie rośnie. O, zobaczcie, tutaj też już mam jakieś chwasty też do wyrwania. Zobaczcie, tutaj jest mięta. Ja ją sobie chyba będę suszyć po prostu, bo po co mam kupować. No wspaniale, a masz tam jeszcze wodę? Nie trzeba dolać? Och, tobie się już woda tu skończyła, tak działasz. Mama ci doleje, tak? Mam tutaj prawie wszystkie moje dzisiejsze zakupy. Prawie, bo nie wszystko się zmieściło. Nie wiem, od czego zacząć. Może od tej tortilli, bo mam tutaj wczorajszy rosół. Chciałam zrobić tak, jak właśnie często robię, że podsmażam mięso z rosołu, z tego kurczaka, z przyprawą kebab i robię wrapy, więc... Zaraz pewnie zrobię takie wrapy. Kupiłam pomidory, to już w sumie na tej promocji ja już kupiłam 6 takich paczek, to jest 5 i 6, ale one są naprawdę bardzo dobre i Bartkowi bardzo smakują, także sobie je po prostu je od tak. A kosztują chyba tylko 1,19 funta, więc no niech je. Na zdrowie. I do wrapów też się przydadzą. Sałata do wrapów i ogórek, chociaż ogórka chyba mam, ale my jemy też dużo ogórków, ogólnie jemy dużo warzyw, więc stwierdziłam, że niech sobie po prostu leży. Mam tutaj aż 3 ciasta francuskie, takie już gotowe. Jedno takie ciasto musiałam kupić Dawidowi do szkoły, bo będą robić jakieś serowe paluszki i musiałam też kupić mu mozzarellę i cheddar. I chciałam w pierwszej chwili kupić cheddar już właśnie taki starty, ale stwierdziłam, że ten będzie lepszy, bo ten starty jest jakąś skrobią czy czymś i on jest taki, wiecie, taki najtańszy, najgorszy. Nie przepadam za nim. Lepiej już kupić ten i po prostu samemu sobie zetrzeć. No i jak zobaczyłam te ciasta, to stwierdziłam, że wezmę też dla nas i że zrobię takiego kurczaka, jakiego mi kiedyś koleżanka poleciła. Właśnie ze szpinakiem w tym cieście, tylko że tym razem nie będę jednego ciasta składać na pół, tylko zrobię takie wielkie z dwóch ciast, bo tamto no to jednak było troszkę za mało, jak na nasze możliwości. Te skarpetki to zaraz sobie rozpakuję i pokażę wam, jakie są wzory. Kupiłam pastę do zębów, jakąś taką naturalną bardziej i to jest nowość. Tutaj mam nasionka rzodkiewki i będę sobie dzisiaj lub jutro siać. Duża paczka szpinaku, majonez. Ja w ogóle na te zakupy dzisiaj wydałam chyba 75 albo 80 funtów, coś koło tego. Kupiłam sałatki ziemniaczane, bo chłopcy bardzo je lubią. Ostatnio też jakoś nie mogę ich nakarmić, ciągle jedzą i jedzą. Nie mogą się najeść. I stwierdziłam, że im kupię, będą sobie mogli po prostu przekąsić, jak będą mieli ochotę. A ja miałam na coś ochotę i nie wiedziałam na co. Naprawdę, totalnie nie wiedziałam na co. Kręciłam się po tych sklepach i jakoś tak, wiecie jak to jest, macie na coś ochotę, ale tak naprawdę nie macie na nic ochoty. No i w końcu wzięłam sobie takie oliwki i suszone pomidory z serem. Pieczarki, bo chcę zrobić tego kurczaka właśnie z pieczarkami jutro. Tutaj mam grapefruit. Paznokcie, wiecie co, te paznokcie, one niby wyglądają ładnie, ale są zupełnie niedopasowane. Po prostu takie mają rozmiary, że są totalnie niedopasowane do moich paznokci i podejrzewam, że długo się nie będą trzymać, więc od razu wzięłam inne. Wzór mi się podoba, ale po prostu nie są dopasowane, no i nie dało się ich dopasować, bo miały takie jakieś dziwne rozmiary. Więc wzięłam takie, które kupowałam zawsze, tylko że później już ich nie było przez bardzo długi czas. No i jeszcze takie panterkowe, złoto-panterkowo czarno-nudziakowe. Fajne. Zobaczymy, jakie będą te, jak właśnie będzie z tymi rozmiarami. Wzięłam też szynkę serrano. Te przyprawy, jestem ich bardzo ciekawa. Odłożę sobie je tutaj i za chwilę też otworzę i powącham. Kupiłam taki wielki jogurt grecki, aż kilogram. To będzie troszkę za dużo chyba, no ale może zużyjemy. Małe mydło tutaj do kuchni, większe mydło do łazienki. Te mozzarelle to ja chyba 3 brałam. A dlaczego one są tutaj tylko 2? Aha, tutaj jest, dobra. 3 mozzarelle, bo chcę też właśnie dodać mozzarelle do tego kurczaka jutro. Śmietana kwaśna. Cytryny niewoskowane. I tutaj mam jakieś takie wędliny i sery niemieckie. I to sobie chyba dzisiaj wypróbujemy, bo jestem bardzo ciekawa, jak to działa. A mam problem z tym kibelkiem. Dla róży wzięłam mango. No i praska. W końcu mam praskę do czosnku i nie będę wam pokazywać, jak ten czosnek siekam tutaj cały czas. Więc fajnie. A to tak rzuciło mi się w oczy, jak widzieliście, zupełnie przez przypadek.
kosztowało tylko funta i to jest 8 torebek do pieczenia. Na pewno będą fajne do pieczenia mięs i ziemniaczków. Myślę, że takie rzeczy w kuchni się przydają. A ja właśnie nigdy nie miałam takich oddzielnych woreczków, jedynie jak kupowałam jakiegoś takiego, wiecie, gotowca, pomysł na czy coś w tym stylu, no to właśnie wtedy tam były woreczki. I to już jest chyba ostatnia rzecz, wielka paka piersi kurczaka, 2 kilo aż, jak zwykle. Ale ty co, natarłeś sobie tego sera do szkoły, a teraz podjadasz? Mhm. No jest za dużo przecież. Tak, za dużo? Tak. No w sumie, wiesz co, miały być 4 garścia, ale ja nie wiem ile to są 4 garście, bo no, tak trudno powiedzieć, nie? Mogli napisać na przykład, że kubek albo coś takiego, ale to nic, bo wiesz, może ktoś zapomni, zapomina albo czasami po ktoś, albo po prostu zjesz, no. Jest tak czasami, że ktoś nie ma, że zapomni, tak? Tak, tak chyba jeden raz. No widzisz, to tak bywa, wiesz. My też kiedyś chyba raz prawie zapomnieliśmy o czymś tam, nie? I wieczorem był problem, no to się zdarza, niestety, tak to wszystko jest. Moje. Ja już sobie teraz od razu, wszystko twoja wina, żartuję. Ja już sobie teraz od razu zapisuję w kalendarzu poprzedniego dnia po prostu, żeby kupić. Dlatego dzisiaj tak mi się troszkę nie chciało iść na te zakupy, ale stwierdziłam, że pójdę, przejdę się, może się trochę rozruszam i się lepiej poczuję. Dobra, smacznego. Dziękuję. Czy to jest od tego? Tak, tak, na pewno, tak. Na 100%. Nie wiem, bo ma takie, takie. A ty też nie mają. Nie, no to jest od tego, tak. Jest, jest. Dobra, moi drodzy, wiecie co? W jakimś z najbliższych vlogów będziemy sobie robić organizację kuchni i sprzątanie w szafach, bo ja tutaj mam po prostu, nie powiem co. Bałagan straszny. Pokażę wam te skarpetki teraz i jeszcze chcę sobie to otworzyć i powąchać, bo jestem ciekawa, co to jest. Czy też mogę? Powąchać? Tak. No pewnie, że tak. Trzymaj, w sumie możesz otworzyć nawet, a ja się zajmę tymi skarpetkami. Fuj. Jakie fuj, jak to jest jeszcze zafoliowane? No, to są przyprawy. Ja to muszę otworzyć. Bardzo dobre będzie z tym. Słuchajcie, tutaj jest tego ogólnie tylko 5, ale pachnie super. Pachnie naprawdę, Dawid, nie będzie zabieraj. Będzie ładnie pachnie. No, co ci będzie ładnie pachnieć? Majerankiem ci ser będzie pachniał. No proszę cię. Dobra, wkładam z powrotem. W ogóle, jeżeli chcecie sobie zrobić coś takiego, bo teraz mi się tak przypomniało, coś właśnie w tym stylu, że... żeby mieć jakiś tam miks swoich własnych przypraw albo jakąś swoją własną herbatkę, to na AliExpress dostaniecie właśnie takie... Jak to się nazywa? Woreczki. Woreczki. Takie właśnie ala na herbatę. Ja kilka lat temu takie właśnie kupiłam. Były normalnie otwierane i później ściągało się je sznureczkami. Naprawdę mega sprawa. Więc jak coś, to szukajcie czegoś takiego. Tylko ja nie pamiętam, jak to się nazywało. Teabag. Teabag. No tak, pewnie tak. No się nie wygłupiaj, nie stukaj się po głowie tym pudełkiem, dziecko. Dobra, zakręcam i oglądamy skarpetki. Dawid się właśnie pyta, czy może być wegetarianinem. Nie, 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 Dawid. No, tak jak ostatnio będzie. Wiesz co, tam jeszcze, ja zaraz pokażę, w zamrażalniku jeszcze twoje klopsiki wegetariańskie leżą. Naprawdę. Bo, a smakowały ci? Tak. No to sobie zjesz. Jaja jakieś. Dobra, skarpetki mamy takie, z pieskiem Pluto, z myszką Miki takie. I takie z myszką Miki. Też takie chciałeś, Dawidek? Nie. Nie było dla ciebie nic fajnego. To dobrze. To dobrze. Mógłbyś włożyć te przyprawy do szuflady? Jezu, co tam się dzieje? Jest pająk. Zobaczcie, ona sobie sama założyła takie buty piłkarskie. Ja się zaraz sikam. Gdzie jest ten pająk? Patrz. Gdzie jest ten pająk? Mama nie widzi. Ach, tutaj jest. No to co się mówi do pająka? Sio! Dobra, spadaj stąd, sio. Dobra, poszedł sobie, już nie ma. A to super po tym deszczu wygląda, jedy, dopiero teraz zauważyłam. Nie ma pająka, poszedł już. Gdzie jest? Jak ja tak depcę, to po prostu mam taką traumę, że za chwilę nadepnę na ślimaka. Nie, no nie ma, Dawid, one się chowają, chowają się. O. Dawid też się ich strasznie brzydzi. Zobaczcie, jak ona się bawi. Ja po prostu jestem w szoku. Przed chwilą mnie zawołała. Tak. O, pięknie. Mama.
O, mama go weźmie już, sio. O, cyk, 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 nie ma pająka. I nie wraca już tu do nas, sio. Sio. No. Jee, baba. Brawo. Można się dalej bawić. O, pięknie, przyprawka. Dawid, nie, proszę cię, nie jedz mi tego sera, bo to jest na jutro, na obiad, wiesz? Ja wam mówię, że jak po prostu zrobię zakupy, to oni by po prostu wyjedli wszystko, nawet pół produkty. O, trzeba podkręcić, tak? Kręć, kręć, tak. O nie, przypali się! Ojojoj! Ojoj! Podmuchajmy! Słucham? Paluszki możesz. Tak? Się gastrofaza na wieczór włącza, jak zwykle. O! Wow, wygląda pysznie. A czekaj, bo gdzieś tutaj jakieś kwiatki nam wyrosły. Róża, a może ozdobimy ciasto takimi kwiatuszkami, co? Tak. Wow, pięknie. One tam są. Tam są. No tam są, wiesz? Widzisz, zobacz. Widzisz? Tak. Okej, mama. Przyniesiesz sama? Tak. Te buty to w ogóle, wiecie, takie kupiłam na jakimś live'ie, ale one są za duże na nią. Ale troszkę jeszcze urośnie i będą super. Pięknie, brawo! Ślicznie! No to jeszcze, no pewnie, że jeszcze. O, urwało się. Mami, ma kłoty. Aha, bo on jest, bo wiesz co, on się jeszcze nie rozwinął. Tak, kłoty. O, ale kłoty. Kłatek mówisz, kłatek. Kłatek. Mami. Tak? Co? Mogę? No pewnie, że możesz, no przecież to jest twoje ciasto. To jest twoja potrawa, to możesz sobie robić, co chcesz tutaj. Tak. Pięknie. Masz tutaj jeszcze jeden? Róża, masz tutaj jeszcze jeden. Proszę. Ja, mama. To jest pierwszy dzień od naprawdę, nie powiem wam ilu dni, kiedy się tak normalnie po prostu bawimy w ogrodzie, kiedy wyszłyśmy na dwór i nie pada cały czas deszcz i możemy się spokojnie tutaj, wiecie, pobawić. Naprawdę ostatnie dni to były okropne. Dla mnie to jest w ogóle szokujące, że na przykład u nas jest 18-19 stopni, a u was w Polsce jest 36 w tym samym momencie. No i w Niemczech na przykład też są upały. Przecież Niemcy wcale nie są aż tak daleko od nas. Pogoda oszalała, naprawdę. O, może jeszcze przyprawki dodamy. Tak, bin. Tak. A przyniesie coś jeszcze? Jakieś naczynka? Tak. Dobrze, to mama ci przyniesie. Cooking. Ale czy ten talerzyk jest umyty? Czy nie trzeba go czasami umyć? O, tutaj niech sobie wyschnie. Tak. I chyba już wysechł. Tyk. A to co to jest? Łyżeczka. O, to jest twoja łyżeczka od Play-Doh. Tak. O, proszę. Mhm, ale gotowanko. Wow. Dzieciaki to się tak uwielbiają paprać w błocie, w wodzie. A co to będzie? Aha. Ona mówi na przykład it's a pizza. To jest w ogóle masakra, jak ona miksuje języki, ale ja wiem, że to jest normalne. Mama? Tak? Mamy pizzę. Mamy pizzę już, tak? Wow! No ale to na tą pizzę, no to trzeba też, ja nie wiem, jakieś warzywka położyć. No, mamy piękne mlecze, już nam powyrastały. Tak. O! To może takie o. Tak. O, taką sałatkę na pizzę, co? Nie wiem, to twoja jest pizza, to ty tutaj sobie, wiesz, działaj. Sobie wybierz, co byś chciała. O, tu coś mamy. Czy mama ma ci przynieść składniki? Tak. Dobrze, proszę. O, jakieś takie, nie wiem, co to jest, więc muszę uważać, ale ona raczej tego nie wie. Aż ślinkę przełykasz, takie pyszne. Tak. O, zobacz, ale to będzie pizza. Tak, pizza. A ty, czy ty nie potrzebujesz tutaj troszkę więcej piachu? Czy piachu? Trochę więcej ciasta? Tak.
Cyk, cyk, cyk. O. I teraz można pizzę robić. Nic się nie stało. Wyczyścić ci to? Tak. Róża nie lubi mieć brudnych rączek. No coraz lepiej to wygląda. Pycha. Monia, ta dziewczyna, która sprzedaje te ubranka, które zawsze wam polecam dla maluszków, to znaczy nie tylko dla maluszków, dla większych dzieci też, robi teraz... O nie, co się stało? Przypaliło się? Ojojoj. Robi live'a i chciałam obejrzeć, ale po prostu no nie mogę, bo próbuję jakoś tutaj się ulotnić. Nie da się. Co chwilę Róża do mnie przychodzi i chce się bawić. Zmyłam sobie już makijaż i nałożyłam maseczkę. I widzę, że mi się po prostu wchłania błyskawicznie. Aż jestem w szoku. W ogóle na czole. Bardzo szybko się wchłonęła. Chyba jakaś przesuszona po prostu jestem. To jest jakaś zwykła maseczka. Muszę opakowanie wyjąć ze śmieci, bo już wyrzuciłam. A proszę, Niwea Good Morning Fresh Skin. I ona jest do cery normalnej. Musiałam sobie w ogóle założyć sweter, bo jest mi tak zimno, że po prostu już rozważałam, żeby włączyć na chwilę ogrzewanie. Tragedia. W lipcu. W lipcu. To jest masakra. Wiecie co, użyłam sobie przed chwilą do jednego kibelka tego i musicie to zobaczyć, bo naprawdę fajnie się pieni. Fajnie to wygląda, więc musicie zobaczyć. Może nie powinnam pokazywać toalety, ale no kurczę, przecież to jest normalna rzecz. Każdy sprząta toaletę, każdy w toaletę w domu ma i używa, także nie róbmy tutaj jakichś dziwnych tematów tabu. Takie saszetki w opakowaniu są 3 i ogólnie użyłam jej teraz w tej toalecie na dole, ale z tą toaletą na dole nie mam żadnych problemów. Właśnie nie wiem, dlaczego u góry zrobił się taki okropny kamień, bo ja zawsze, jeżeli myję toalety, to myję je obie. To nie jest tak, że jedną myję, a drugą jakoś zaniedbuję i wydaje mi się, że one są używane tak samo intensywnie obie, więc nie mam pojęcia, co tam się stało. Może po prostu jakiś taki materiał, na którym się ten osad zbiera. No wygląda okropnie, jak toaleta na dworcu, także idziemy. Tutaj tak na środku udało mi się wyskrobać ten kamień, ale po bokach niestety się okropnie osadził. Dobra, wsypuję. Pianę trzeba sobie tutaj rozprowadzić i zostawić to na 15 minut. No tutaj jest napisane jakby, że usuwa kamień, więc powinno zadziałać. Po 15 minutach kibelek wygląda tak. No i czyścimy. Chyba tak bezpośrednio to jeszcze nie nagrywałam, jak kibelek czyszczę. Może gdzieś tam z boku? Muszę uważać, żeby sobie czasami w oko tym nie prysnąć. I nic nie widać, bo jest piana. Kurczę, no nic się nie usunęło. Och, dobra, poszoruję to bez telefonu. Trochę zeszło, ale nadal wygląda to bardzo źle. Ja sobie teraz przyniosłam takie tabletki i powiem wam, że te tabletki są beznadziejne, bo dopóki używałam tych niebieskich tabletek, to nic takiego się nie robiło, a właśnie jak zmieniłam je na takie eukaliptusowe, one są takie jasne i nie dają koloru za bardzo, to właśnie takie świństwo mi się tutaj zrobiło i nawet nie wiem kiedy, no. Zrobię tak, że po prostu kupię te niebieskie kostki, te tabletki i muszę kupić rękawicę taką porządną, dość długą i po prostu ręcznie to wyczyścić, doszorować to i tyle, bo tą szczotką nawet jak tak mocno trę, to po prostu tylko woda opryska. Nie wierzę, że takie rzeczy wam tutaj nagrywam, ale każda pani domu takimi rzeczami się zajmuje, więc nie ma w tym nic wstydliwego ani dziwnego. Ja mam tutaj w ogóle strasznie twardą wodę i momentalnie robi mi się osad na fugach, w czajniku i właśnie w toalecie również. Nawet na zlewie tutaj w kuchni ciągle muszę ten zlew czyścić właśnie, bo robią się takie okropne kamieniste, jakby zacieki, coś takiego. Dobra, kochani, ja już zaraz się będę z wami żegnać, ale jeszcze tylko chciałam wam opowiedzieć, jak wygląda sytuacja z tym domem. Elektryk się nie pojawił w ciągu tych 24 godzin, ale mnie to nawet ani nie zdziwiło, ani nie zdenerwowało, bo to jest normalne. Tutaj nikomu się nie spieszy, każdy pracuje w swoim tempie. No i przyszedł dopiero w poniedziałek. Przyszedł też pan z normalną drabiną, wszedł do góry na strych i stwierdził, że po prostu ci kontraktowcy, którzy montowali na dachu panele słoneczne, nie zamontowali jakiejś uszczelki po prostu i tam cały czas leciała woda. Więc mogę sobie po prostu tylko wyobrażać, ile wilgoci jest w tym momencie w tym suficie. I pewnie niedługo to będzie kolejne miejsce, w którym wyjdzie grzyb.
powiedział, że przekaże wszystko do spółdzielni i oni się skontaktują z tamtymi kontraktowcami i oni się skontaktują ze mną i powiedział, że nie wie, czy dostanę list, czy dostanę wiadomość, czy zadzwonią, także ja wiem, że to potrwa i w ogóle nawet nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek było zrobione w tym tygodniu. No i później przyszedł też elektryk, zabezpieczył te kable, ale powiedział, że nic nie może zrobić, więc Bartek nie ma światła, ma taką małą lampkę, no ale będzie się musiał jeszcze troszkę pomęczyć. No i powiedział, że jak oni naprawią ten dach i to wyschnie, no to wtedy będzie mógł to zrobić. No, także tak wygląda sytuacja. No mało ciekawie, no ale cóż, no nie mam na to wpływu. No ja sobie sama tego nie naprawię, bo nie potrafię. No, także chciałam, żebyście jeszcze tylko to wiedzieli, bo w ostatnim vlogu właśnie akurat tak wyszło, że tego dnia, kiedy nagrywałam, zaczęło cieknąć z tego sufitu, więc pomyślałam, że pewnie będziecie ciekawi, jak tam rozwój wydarzeń. Dobra, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że zobaczymy się na vlogu najpóźniej pojutrze. Do zobaczenia, pa!